I witajcie, jestem i witam was w kolejnym odcinku z naszej serii z Crysisa dwójeczki i kontynuujemy naszą. Ała, ej. No dobra, wsiąść, ale do którego? Okej. Spoko. Okej. Okay. Nowa muzyka. A, czyli koniec rozdziału. No to fajnie, tak na sam koniec. No dobra. Ktoś to przeżyje. Alcatraz. Co robisz, szefie? Się robi. Czyli jednak powódź nie pomogła za bardzo. Czy co prawda chyba zniszczyli te wieże, ale tak to gówno to dało. No cóż. Coś ich chyba nie wyszło. Ale my to nadrobimy. No, ej. Niebezpieczna przystań. Charlie 6, tu Echo 7. Pierwsza faza ewakuacji w toku. Kiedy tu będziecie? Tu Charlie 6. Zdaje się, że nic tu nie ma. Zaraz będziemy przy punkcie kontrolnym Whisky 7. Zrozumiałem, Charlie. Uważajcie, widziano wroga na drodze od zachodu. Zrozumiałem. Dobra, idziemy! Dobra, idziemy! U mnie wszystko. Uwaga, coś jest na ulicy. Widziałem dwóch, może trzech obcych. Spokojnie, nie zajmę te numery. Kurde. Wow. Ale tam coś pierdzielnęło. Nie wiem, czy to go w ogóle rani przez to. Okej, to idziemy dalej. Co prawda kończy się amunicja w tej snajperce, ale jakoś to przeżyje. Barclay mówi, że pomoże nam się przedostać. Leba, tak? Alcatraz, tak? Okej. Stabowy Rainer. Chłopie, siema. Przydałaby się nam pomoc. Staperzy podłożyli ładunki w budynku Onyx na końcu ulicy. Rozwalimy go i zablokujemy odstrzał wyprzedzony u boku. Ale wyleciały bezpieczniki! Ktoś musi tam najpierw wejść i włączyć je z powrotem!
Cepiny nacierają! Musimy to zrobić natychmiast! No to już! Okej. 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 No i co teraz? Wow. Bardzo ładnie to wygląda. Ale nie wygląda to za dobrze dla nas. Dobra. Okej. Kurde, nie kończy mi się amunicję, to... Okej. To jest amunicja. Ja pójdę najpierw po amunicję i później was będę. Okej. I lecimy dalej jakoś. Jestem coraz bliżej tego budynku, panowie, spokojnie. Wiem, co robię. Dobra, sam w to nie wierzę. No to jest przykre. I zaraz kończy mi się energia. Fuck. No sobie strzelajcie, pierdoły, ja was tutaj zręcznie ominę. A, chyba jednak. Fuck you. Spierdzielaj.
To, że zabiłem jednego z waszych, nie czyni mnie wrogiem. No dobra, może nie jednego, a wielu. Okej. Nie mam pojęcia, co ja zrobiłem, ale coś zrobiłem i mu krzywdę zrobiłem. A więc dla mnie to wystarczy. Za bardzo nie wiedziałem, co się dzieje. Ale spoko. Welcome! Hi, my man. Okej. Okej. Lekka strzała, granatnik. Nie. Dwa zielone. Zostało jeszcze jedno. Tak trzymać! Okej. Aha, nie chcę tego. Dobra, wszystkie zielone! Zabieraj się stąd szybko! Alcatraz, uważaj, masz obcych w budynku! Spadaj stamtąd! Okej. A strzelajcie se do swoich matek, a nie do mnie. Fuck you all. Aha, to jest ten duży. To ja się żegnarski. No dalej, kurwysyny, Tore. No dalej, wejdź tu, kurwa, rozwal. Ale otoczyli mnie, nie mogę. Tore został. Powtarzam, Tore został. Niech ktoś weźmie detonator. Okej, okej. Okej.
Gdzie jest ten wkrętarzony detonator? Wyżej jeszcze, dobra. Okej. Okej. Przyjaciele. Hasta la vista. Boom. O, dostał z pociągu. Pociąg zawsze pomocny. No i ładnie. O tak! O to chodziło! Alcatraz! Wracaj tu! Będziemy cię osłaniać! No dalej! Już! Wróć do terminału. Strzelają! Dokładnie. Ja nie widzę już żadnego leszcza. O. Okej. Oj, to chyba był błąd. Okej. No spoko. O, już koniec misji? Szybko jakoś tak to wyszło. Idziemy jak burze. Okej. To jest, kapitanie! Ojoj, kapitan! Czy coś takiego? Okej, stacja końcowa. New York City. Gdzie tu jeszcze było jakieś? Zostań tam, gdzie jesteś! Opuść broń! Przedstaw się! Nie strzelać, nie strzelać! To Marine! Gould mówi, że to Alcatraz! Gould? Cholerny frajer. Co on wie? Nie strzelać! Przepuśćcie go! Hm.
Jezu, tam w środku naprawdę jest człowiek? Nie wyglądasz za dobrze, kolego. Niestety. Co ci się kurwa stało? Nie wnikli. Barclay czeka, tędy. Nic nie mogą zrobić? Musi być jakiś sposób. Jezu! Tam jest moja żona, zobacz! Puśćcie mnie do niej, zabierzcie mnie! Proszę stać spokojnie. Cholera, dajcie mi broń! Potrafię sobie radzić. Jak się zjebie, będziecie potrzebować każdego, kto umie strzelać! Puść mnie! Weźcie na trasę! Nie zaraz. Dostaliśmy rozkaz, żeby od razu was rozbroić. Jezu, kiedyś byłem taki sam. 9 lat w armii, dokładnie tak samo! Proszę stać spokojnie. Jestem Marie, a pan jest cywilem. Żadnych przywilejów. Dobrze, jest pan wolny. Dzieci z tego. Z tej firmy. Pańską pomoc, ale to operacja wojskowa. Pan jest cywilem, a w mieście obowiązuje... Stan wojenny. Tak, doskonale widzę, jak sobie... Dobrze, że ci się udało. Nie słucha mnie, pan pułkowniku. My musimy. Azgatras! Udało ci się! Witaj na pokładzie. Ludzie dobrze o tobie mówią. Kurwa, srają przed tobą w gacie. To nie jakiś tłuk, którego można wysłać na front. Teraz podlega moim rozkazom. Potrzeba nam każdego człowieka, żeby utrzymać to miejsce do końca ewakuacji. Okej. Nie mogę was teraz strzelać, szkoda. Doktorze Gould, dziękuję za pański czas. Pisałem pana na listę ewakuacji razem z resztą cywili. W tej chwili nie mogę zrobić nic więcej. Pułkowniku, nie o to chodzi. Jack Hargrave zna wszystkie odpowiedzi. Musimy natychmiast przypuścić atak na wyspę Roosevelta. Hargrave już nie żyje. Skupiam się na ewakuacji. Chwileczkę, puszczaj mnie. Bardzo mi przykro, nie mamy na to czasu. Chino, zabierz go do pociągu. Sir, chodźmy doktorze, czas na pana. Alcatraz, jesteś ze mną. Ja wszedłem już. Jaki? Siema. Twój kolega Gould przyszedł twierdząc, że udało mu się uciec Tarze Strickland. Bzdura. Tara była odznaczonym członkiem Navy Seals, zanim jej nie odbiło. Rozumiem, że sama go wypuściła. Tylko po co miałaby to robić? Kombinezon? Spójrz na tych ludzi. Wychowałem się tu. Tam mogą być moi krewni. A jeśli skończy się to tak jak w Lingshan? Ja pierdolę. Nic tu nie działa jak powinno. Byłem w Lingshan. Widziałem, jak nie stoi. Gdy o tym usłyszała coś, pękło. Wódka, narkotyki, postępowanie dyscyplinarne. Jej ojciec przewraca się w grobie. A teraz jeszcze pracuje dla Hargrave'a? Co to ma to zrobić? Martinez! Co jest? Przebijają się w głównym holu, sir! Nie ma czasu. Martinez! Zejdź na peron i powiedz Dickensonowi, że ma puścić pierwszy pociąg. Nie mamy już czasu. Sir! Do roboty, synu. Główny hol. Dajcie tym ludziom trochę czasu. Co się robi?
No jeszcze cepidy, kochane wy moje. Zatańczmy tango, czy coś. Okej, już tam biegnę, już ich morduję. Zdychaj, zdychaj, zdychaj. Puść go. Pieprzone gnój. Okej. Teren czyści. Portar! Rady boskie! Kompania Alfa, utrzymać pozycję! Potrzebujemy jeszcze 20 minut! Rozwalcie tych skurwiej! Ała. Okej. Kurde, to się nie przyda. Okay. Okay. Co teraz? O. No i super! Zabierz na stąd, szybko! Uwaga! Drogi! Miasta stary! Na miłość boską jedź! Czekaj! Zaraz! Stop! Pozbierz się, stary! Budynek wywali! Zatykaj! Ona tu jest! No. Dalej, stary, proszę. Szybko! O, no to była masakra. Tu Berkeley, do wszystkich Marines w okolicy centrum.
Drugi etap ewakuacji został przeniesiony na Times Square. Mamy tam do dyspozycji ciężko opancerzone statki pionowego startu. Zakaz latania nad Manhattanem został zniesiony, więc siły powietrzne nie zestrzelą naszych transportowców. Mamy jednak niewiele czasu, panowie! Musicie się dostać na Times Square. Na nikogo nie będziemy czekać. Obrona będzie aktywna jeszcze przez 15, powtarzam, 15 minut. Później jesteście zdani na siebie. Okej. No, nie powiem, ciekawie się robi. Kurde, akcja goni akcję. Już nie walczymy z ludźmi, a właśnie z kosmitkami. Czy czym one tam są? Wyznawcami Cthulhu, czy innego potwora spaghetti? Och. Do wszystkich obcy awaria zasilania. Cepidy przebijają się od 42 i Broadway. Trwa ewakuacja, ale to trochę potrwa. Alcatraz, obcy się przebijają. Tędy, jazda! Dron z strefy kamapłacji powietrza. Przedrukuj się z Marines na Times Square. Dobra. Ale tutaj też zakończymy ten odcinek, więc jeśli film się sporo, zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie o co zawieracie, dopowiedzieć, poprawić, piszcie komentarze. Jeżeli kanał wam się sporo, chcecie być na bieżąco, subskrybujcie, więc cześć i do usłyszenia.